Witajcie widzowie, kolejny raz już w tym Rebel Inku, w tym maratonie, już trzeci raz teraz będzie. Ci powstańcy na czołgach, sprawdźmy to. Tym razem na mapie może. Na co mam ochotę? A niech będą podstawowe jakieś tam pola. A gościu, którym sobie zagramy, kim ja tam dawno nie grałem? A może bankier? W sumie dawno jej nie sprawdzałem. Zobaczmy, suchar na dziś, cielpliwy raptor jakiś tutaj. O, insurdzie zajebali czołg i co? Nie można go zniszczyć. Można używać żołnierzy, żeby tam przekierować go w inną jakąś tam stronę. I... aha. O kurde, no dobra, zobaczymy. O kurde. Jest wielka ta. O, i jeszcze tu coś. Nie mogą zniszczyć czołgu. Ale będzie uciekał do strefy, gdzie są najlepsze drogi i najmniej żołnierzy. I nie mogą wjeżdżać do lasu ani do gór, jeśli są do dupy drogi. I tylko pokój może zapanować. Czy jeśli zapanuje pokój, tylko to sprawi, że czołg się podda. Niech będzie. I już od razu można walczyć, tak? Czy o co chodzi? Bo już mogłem kupić żołnierzy. Aha. Mogę, ale mam nadzieję, że nie będą atakować. Zaraz sprawdzimy. Tu ten czołg. Aha, nawet nie mam nic, żadnej informacji. O, zaatakował sobie tu. To może być ciekawe. Tylko on tak niebezpiecznie coś się zbliża tu w moją stronę. Ale może kupię tego żołnierzyka, ciekawe co się stanie. No. A jak spróbuję z nim walczyć, to co się stanie? No nie, no oni mają siłę 34, no to na pewno to nie ma szans. No co jest, no? Se pojechał na moją bazę. Ale jak ja mam go stąd wypędzić? Takie nie do końca rozumiem. O, teraz dopiero se odjechał. No dziwne, dziwne. No ale i co, on teraz gdzieś indziej pojedzie, czy może po prostu wróci do tej bazy? No, w takim wypadku to jest trochę... No właśnie, znowu tu wraca. No, a znowu go pokonaliśmy. I znowu trzeba go wypędzić. No dziwne, Płaczą z robotą frajery już. Czyli muszę kupić tego i najlepiej by się przydało właśnie już garnizony tutaj robić. No a tak go pewnie, czy dam radę go wypędzić? No dobra, teraz mamy więcej siły faktycznie. Nowy uniwersytet z tym ogarnięciem. A teraz już pewnie nie dam rady. Go tak prosto, chyba że jakiś go... No, te czołgi, ja bym tu nalot na niego spuścił mu na głowę i tyle byłoby z tego czołgu, tak naprawdę. Ale no, niech im będzie. Czyli dwie jednostki, kiedy współpracują, to mają nieco wyższą siłę niż czołg. Na to wygląda. Dobra, i spadaj. Co by tu jeszcze można było zrobić? Jakieś problemy? Praca widzę, że jest głównym tutaj problemem psychicznym. Ale no te forty myślę, że też spróbuję kupić jak najszybciej. Tutaj, no dobra, niech będzie. Zobaczymy, gdzie wyskoczą w ogóle, że ci faktycznie powstańcy. Tak
chce jeździć i kurde zabiera to po jednym punkcie śmieć. Ham i prostak. No cóż. Znowu trzeba go wypędzić, to ty znowu gdzieś idziesz tu. Trzeba trochę zainwestować chyba faktycznie w jakieś tutaj te bajery. Co oni chcą? Komunikację. No to niech będzie właśnie satelitę jakąś tam G3 w tym przypadku. No i zaraz się kończy ich służba oczywiście. Te góry, znaczy no tu gdzieś bym go najchętniej chyba tak trzymał. Pieniążki znowu już są. No bo ta inflacja jest naprawdę wysoka. Tutaj garnizon, jasne. Tego na razie sobie daruję gościa, no i zobaczymy jak to będzie. Co się, ale czy normalnie zaatakują, czy to jest tylko ten czołg? Bo jeśli to jest tylko czołg, to jednak to jest bardzo proste. No bo co, ten czołg po prostu jeździ w tej i tyle, nie? Tego może zostawię na wszelki wypadek. Tutaj oczywiście przygotuję ziemię. No i co? Serio? Tylko tyle? Nic tu więcej nie przyjedzie? Nie wyskoczą? No tutaj osiedlili tych całych uchodźców. No tak, no chyba tyle. Nic tu więcej ze złych tych nie przyjdzie, Meneli. To ja mogę sobie tu kupować tego, ile wejdzie. Ale jeszcze, mimo że już tutaj 60% zabezpieczyłem, to dalej nie chcę się poddać, gościu. Czy tam poddać, no, pertraktować w ogóle. Nie ma mowy o pokoju żadnym. No kupię te naloty i drony, ciekawe co się stanie. Wykryliśmy dronem czołg, no, trudno nie zauważyć. A naloty? Nie ma nalotów. No tutaj wspomożemy telewizję polską. Albo tutaj tę regionalną, przynajmniej TVP, TVN, wszystkie tutaj. Damy im pieniążki, żeby kupili nowy sprzęt. To nie wiem, takie nie do końca, to dziwny mi się wydaje to scenariusz. Myślałem właśnie, że tu problem będzie polegać na tym, że oni gdzieś tu wyskoczą ci powstańcy i będzie problem później. To oczywiście dam ziemię tym ludzikom, co tu przybyli. Ale no to takie... Pieniędzy w brud. I to tyle. Ale dziwny scenariusz, o kurde. To było dziwne, no. Na pewno coś innego, ale... Myślałem, że trochę inaczej to rozwiążą. No oczywiście daję łapkę w górę, bo zawsze coś innego. Ale myślałem właśnie, że coś w stylu, że ten czołg będzie taką... Na przykład, że jak nie mogą się gdzieś przebić, to ten czołg tam wyślą, nie? Coś w tym stylu. A tu po prostu sam czołg, który sobie jeździ. No ale skoro to było takie szybkie, to jeszcze akurat... Myślałem, że to będzie czteroczęściowe, ale czołga się nie spodziewałem. W takim razie niech będzie jeszcze w tym odcinku ewoluujący powstańcy. Tu mamy gościa na koniu z wyrzutnią rakiet. I co? Bardzo szybko przystosowują nowe taktyki. Jeśli ich zostawić, to będzie problem. Dobra, tutaj może w takim razie niech będzie szmugler, mój ulubiony. A nazwa tego będzie ukryty, co na przykład? Ukryta dżungla. O. No, nie mam do wyboru mapy. Czyli na tej mapie będzie walka. I z tego co rozumiem, aha, tutaj mamy... Będą nowe taktyki, ale my też mamy zaawansowaną strategię jakąś. No, niech będzie takie rozpoczęcie.
I nauczyli się nowej taktyki, czyli teraz potrafią atakować przez rzeki. Ciekawe. A szmugler, czy tam przemytnik, jakby to po polsku go przetłumaczyć, on oczywiście dosyć polega na korupcji, nie? Im wyższa korupcja, tym większy bonus do pieniędzy mamy, dlatego utrzymywanie, przynajmniej na początku, wysokiej korupcji wcale nie jest takie złe, czy tam ryzyka korupcji. Czy w sumie, nie wiem, czy to samo się odnosi do tego bonusu, czy jak. Ale od razu kupuję szczepienia, najlepsze szczepienia, dlatego się opłaca, bo one nie potrzeba, nie musimy mieć zwiadu w tym terenie, nie? Więc na przykład tutaj już może być. Od razu budować te szczepionki. O, nie, gdzie tu... O, nie widać tutaj moteczka akurat, ale to tak działa całkiem dobrze. O, właśnie, tutaj nie mamy jeszcze informacji, a już budują szczepionki. I protestują, bo nie ma czego. Ojejku, prądu. Proszę jak najszybciej zbudować te stacje i już jest problem, bo już są pogłoski, że gdzieś tu krążą frajery. O, i mamy różne taktyki innych, te zaawansowane. Zaraz sobie tam je, jak będą pieniążki, to popatrzę. Atak na górze z dupy. Tu nic nie ma? Nie ma. Popatrzymy na lewo, czy jest obóz jakiś. O. No i właśnie. Tutaj się okazało, że jest obóz. Zobaczmy teraz, co to jest. Podnosi po prostu tutaj wsparcie w całym regionie. Dostaniemy chyba dodatkowe niebieskie jednostki, ale to trochę ze złości tutaj ludność. Niebiescy o wiele lepiej wspierają naszych tych zielonych. Zapobiega, zmniejsza inflację przyszłą i korupcję. Jest takie przyszłościowe. A, budżet zmniejsza z reputacji, ale zwiększa ze stabilności i... Tutaj można sobie czołgę dać. Jakieś jeszcze problemy? Nie, główny problem to jest prąd. Ten prąd to w ogóle mógłbym dać właśnie nawet na dwójkę nawet. Niech się tam bawią chłopaki. Stare baby prądem tam potraktują, mam nadzieję, że... To tak wyjdzie. A już od razu jakiegoś gościa, jeszcze jednego. Znowu coś nowego wymyślili. O kurde, kiedy pokonamy tych powstańców, to uciekają do kilku stref, a nie do jednej. Rozdzielą się tak jakby. No to niezła strategia. Dobra, jakieś kolejne pierdoły. No, coś myślę, że czają się na to miasto. Coś ich swędzi, dupa. Tutaj się obóz pojawił. Jak najszybciej trzeba go skasować. I powoli można już usuwać korupcję, przynajmniej w jakimś takim lekkim tempie. No nie, no i oczywiście muszę zespawnować jednego kupsztala. Jak mnie to denerwuje. Przynajmniej jest jedna rzecz, pieniądze. Problemy? Nie, problemów nie ma, dlatego kupmy sobie coś dalej z wojskowych. Garnizonki. Im szybciej się... No tutaj to tak... Chociaż na tym moście, dobra, niech wam będzie, bo tu blokuje jednak to przejście. Tych by oczywiście się przydało ścisnąć, ale nie ma jak. Tak będę musiał ich teraz ganiać. No i się zaczyna. Ten będzie musiał ich tu rozwalić. Czołga bez sensu, bo tam to nie wyjdzie. Dobra. Kupimy zabawki dla chłopaków w takim razie. Naloty, drony może. I na pewno jeszcze jednego żołnierzyka. Tutaj ściśniesz ich. Tu mam nadzieję, że ich zamkniemy już. O, i oczywiście rozbiegli się do dwóch stref. Ja pierdzielę. Co tu się odwala? dron, żeby wykrył szybko obóz.
Kolejnego gościa szkolimy. Co tu się odwala? Już nie wiem, gdzie tu kogo zamykać. Ty pójdziesz tu, ty rozwalisz tych, a ty tu. Muszę drogi koniecznie kupić, żeby szybciej się przemieszczać. O, jeszcze atakuje mi sztab. O, cudownie. Garnizon ich tu zablokuje. Znowu coś wymyślili. Mają działka przeciwlotnicze i zwiększa... O, dłużej będą się odnawiały gówno. Dobra, ty ich szybko tu ściśnij. Czemu takie niskie poparcie jest? Jak ta korupcja tu wygląda? Aż tak to jest źle? No aż tak. Korupcja nas dojechała. Trzeba ich trochę tu przycisnąć. Tutaj trzeba zakryć, że tam nic się nie stało. Nic się nie stało. No bo jak, no przecież problemy psychiczne z prądem rozwiązane, a wsparcie takie niskie. Chyba, że za dużo tych może kupiłem na starcie, coś takiego. 13 zł to będzie aż kosztować. No ale niech będzie. A te też trzeba ich zablokować z 10 stron po prostu. Żeby to miało sens. No dobrze, i tak będziemy ich tu chyba trzymać na razie. Korupcję zmniejszamy jak najszybciej, bo to chyba ono na razie tak... Czy tam ona najbardziej tu nam psuje teraz szyki. Przygotujemy ziemię dla uchodźców oczywiście. Może damy jakieś tutaj tłumaczy, żeby ci niebiescy żołnierze tak nie denerwowali ludności. O właśnie, ty to nawet spadaj. Ludzie się chociaż ucieszą. I korupcję najbardziej zlewamy. Obozów nigdzie nie ma? Chyba nie, mam nadzieję. I tak sporo terenu kontrolują. O nie, no i uciekł do góry, no. Czy ja mam go jak... No nie mam nawet. Jak go ścisnąć. Ty musisz to zrobić. Musiałbym kupić tą ochronę, o. Tu chociaż garnizonek. O, zabezpieczają się strefy chociaż tyle. Musiałbym kupić jakąś policję chociaż, czy pierwszy poziom, o. Może by to pobudował... O, tu jeszcze obóz... A ja nie mam dróg. 14, a wy? 22, no za dużo. No dobra, wy będziecie szybciej, niestety. Tych by też się przydało tego jednego gówniaka tutaj rozwalić. Dobra, obóz rozwalony. Ty go przepędź. Ty jedź tu, ty już chcesz wracać. No nie, 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 pana nie możemy jeszcze puścić. Jakieś bajerki jeszcze, żeby więcej było wsparcia. Ciebie przedłużę na pewno. I już można próbować z nimi rozmawiać, ale ja ich na razie napluję na nich. Tutaj pewnie zaraz zajmą lada moment. I te drogi, na pewno drogi. No to oni tak długo tu jeżdżą. Czy tu jest policja? Nie. Jeszcze rozwalone wszystko. Faszoł mi z tym. Tutaj walka. I dobra, ty tu, a ty mu jedź pomóż. Korupcję zmniejszyć. Znowu coś się nauczyli, co tym razem? Nie, i te będą teraz agresywnie atakować, ile wejdzie pewnie. Zwiększymy wypłatę, powinni się ucieszyć. Ten jeden będzie ich tam ganiał teraz. Karabinki nowe trzeba kupić. Może tutaj wreszcie coś, decrease, budżet to tam nie. Redukuj przyszłą inflację i wzrost korupcji, to może byłoby niezłe.
Dobra, to aha, po prostu, że więcej niebieskich ludzi. To gdybyśmy przegrywali, to mógłbym to sobie wybrać, nie? Tak, to jest taka ostatnia deska ratunku. Wy też nie możecie wygrać. Dajcie tutaj, o, garnizony zapewniają o wiele większe wsparcie, bo tu coś mają problemy psychiczne. Lepszą propagandę, można byłoby nawet kupić, żeby przekupić ich po prostu, nie? Żeby zmniejszyć liczbę ich, ale chyba to nie jest konieczne. Dalej nie chcą gadać, nie, to nie. Damy im ziemię oczywiście, no tam się obrażą, ludność. Czy tu jest już policja, proszę? Nie ma. I nawet nie budują. No i jak tu z nimi rozmawiać, z tymi debilami? Dobra. Trzeba skupić te takie rzeczy, gdzie można wszędzie wprowadzić. A tych przedłużę, bo to i tak tam 11 to jeszcze nie tragedia. 12 to już tak zaczyna trochę boleć, nie? Tu garnizon. No, tylko zaraz, co oni zrobili wam tu obóz pod waszym nosem? Co za chore. Chore gówno. Wreszcie się tego pozbędziemy, frajera. Zwiększymy szybkość budowy w tych właśnie gównianych terenach. No tu mają w tych górach, oczywiście się zaszyli jak takie szczury, zawsze tam w tych siedzą w jaskiniach. Mnie denerwują tylko. Pewnie też zaraz do góry ktoś ucieknie. No czemu by nie? Pogadamy? O, chociaż chcą gadać. Zwiększyliśmy szybkość nalotów. To będzie fajne. No i co, panowie? Wchodzimy tutaj powoli tak naprawdę, chyba że jeszcze coś tu zostało do zabezpieczania. Damy sobie współpracę z ludnością. Zabezpieczmy te wszystkie tyły, żeby tam nagle nie wyskoczyli gnoje. Co jest? O! Tego nigdy nie miałem. Wydarzenia. A, można zniszczyć jakieś tam bajery, skąd zasadzki przygotowują na naszych żołnierzy. Można zniszczyć, ale... Aha, jakieś pola ukrywają się. Możemy im zapłacić i wtedy, ale i tak się obrażą trochę. Można po prostu zniszczyć pola, ale wtedy bardzo się zdenerwują. Albo będą musieli się nauczyć, no nie no, my zniszczymy te pola i im zapłacimy. Życie żołnierzy jest trochę ważniejsze niż jakieś tam pola cebuli czy jakiś inny gówien. No, wszyscy wasi przywódcy zostaną wtrąceni do pierdla. No i trzymamy ich tutaj w tym. No, brak elektryczności, no to może ja mam przyjść i wam zbudować. Przecież kupiłem wam specjalnie elektryczność, nawet dwa bajery. O. Okej. Nie, i ten znowu ucieka w jakąś nie w tę stronę. O, a ty tam do chaty idź już w takim razie. Tu da was plujemy dalej. Takie bajerki, no właśnie, jeszcze lepsza policja. I tutaj tyramy ich już takie mainland, czy jak to nazwać. Relaksacja, 100%, można tam dzieci mogą być, wszystko macie rozwalić. Jeśli będą źli, dalej na nich plujemy. No bo tu pewnie oni ma, nie, 68% tylko. No tylko, znowu nowa taktyka, co? Mają czołgi teraz ukradli, ciekawe skąd. Czy tu już jest policja, powiedzcie mi, budują dopiero, nie? To jest irytujące. Co nawet nie zdajecie sprawy z tego. Kupię im wszystko, może czołga nawet kupię, kurde, żeby rozjeżdżał tych już sam nie wiem. Chyba, żebym kupił właśnie, może to, przekupię kilku i zobaczymy. O. Właśnie. Zmniejszyłem ich siły. Tu dalej trzeba na nich srać.
No, odbili strefę, to tam się obrazili. Tego rozwaliliśmy. Ty idź tu, ty tu. Tu ukrywamy, nic się nie stało, Polacy. Dobrze, korupcja spadła bardzo, bardzo nisko, to mi się podoba. Dronki ulepszmy wszystkie. I co tu jeszcze zostało tak naprawdę? Drogi jakieś. Wszystkie, całą broń macie oddać. Dobra, ty rozwalonyś. Ty tego też wypędźcie. No i gdzie ty idziesz, skurwysynie? Gdzie? Nie wkurwiaj mnie, maciarzu. Macie policję chociaż, no to... To fajnie. Jezu, to, że oni się rozdzielają na kilka grup, jest straszne po prostu. A tu jest policja? Tu nic nie ma, to rozpierdolone wszystko. 13 reputacji też można, co mnie to tam... Mam tyle tej reputacji, że się w niej kąpię. No, trzeba będzie odrzucić deal oczywiście, bo... Dobra, ciężkie bombardowanie. Nawet kupię tutaj lokalną milicję już, żeby każdą ochronę mieli te frajery. I ciśniemy ich, mam to w dupie. Wkraczamy na ich teren. Tu odrzucamy deal, gincie. Nienawidzę was. Dobra, wpadamy na dół, zamykamy ich. Ten pierdolnik. A tutaj walcz sobie, walcz, tu jest już policja. Jest tylko jedna policja, ale mam nadzieję, że was rozwalą śmiecie. Dobra, ty też wchodzisz tutaj, wchodzisz. Najlepsze drogi, służba zdrowia, superaśna. Tak, ty wchodzisz jeszcze tu i zaraz ich żegnamy. Tutaj może policja wreszcie by się zajęła jednym gościem, żebym nie musiał ruszać połowy moich wojsk. Halo? Czy to takie trudne? Nie potraficie. Wszystko rozwali, tylko nie policję. Co za ludzie. No i oczywiście. I skurwysyny mają tu obóz, pewnie postawili, czy nie wiem, co się stało, z dupy wylecieli. Kurwa, największa jednostka. Zajebiście. No i oczywiście w mieście zrzucił bombę. Przepraszam, że rozpierdoliłem sierociniec. Ale niestety jednostki są głupie jak but. Lokalna policja nie szanuje was. Jesteście dla mnie... Szkoda gadać. Musimy lekko przedłużyć ten deal. A tu też nie mogę się stąd ruszyć. Bo zaraz znowu wyskoczy jakiś... Jeden obozik i mnie będzie denerwować. Dobra, ale chyba to już koniec ich. Nie mają gdzie uciec. Tak. SAS, nara. Jezu, wreszcie. Zajebiste. Najlepszy chyba scenariusz ze wszystkich, bo mnie zdenerwował. Fajne to było. Te taktyki, że oni zyskują na... w trakcie gry jakieś takie popieprzone rzeczy. Bardzo fajne, bardzo fajne. Dzięki. Nie ma, że ocenić nawet. No taki... No i to byłoby na tyle na razie z tego update'u. Totalnie się tego nie spodziewałem, ale bardzo przyjemne. No, może poza tym, bo był wkurwiający. Ale cała reszta bardzo, wszystkie bardzo fajne, reszta są przyjemne. Fajny update. I oczywiście za darmo, to jest najważniejsze. A skoro dali już teraz 4, no to można się spodziewać, że w przyszłości będzie ich tylko więcej. Co jest tylko na nasz plus. Dobrze, niezmiernie miło było mi sprawdzić ten update z wami, drodzy widzowie. A teraz się z wami żegnam i do jakichś tam... inny gameplay prawdopodobnie ze Stellaris, jakieś tam cywilizacje, skoki w bok może, ten Jets and Guns gdzieś tam miałem nagrać i oczywiście na weekend postaram się już wreszcie ogarnąć recenzję Rebel Inc. Ale to tyle na teraz, żegnajcie i do zobaczenia, hej!